Pa para pa 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 para pa pa pa. Sioneczko, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Meto i dzisiaj ze mną Pawlo. No, cześć. I nie ma z nami Haliny, nie ma z nami nikogo oprócz nas dwóch. Jesteśmy takimi samotnymi rolnikami dzisiaj. Jak zawsze. Jak zawsze, Paweł, co ty będziesz dzisiaj robił, powiedz mi? Kosił już soję i pszenicę na nowym polu. Dokładnie. Paweł kupił pole numer 6 za 140 tysięcy tam blisko, nie? To jest kredyt spłacony, wszystko na zero. No i tam na koncie też ładna sumka jest, bo... Znaczy teraz może już nie taka ładna, ale przedtem to było prawie 500 000. No, dobra. Ja dzisiaj się zajmę, myślę, że zbieraniem belek. User entered your channel. Cisza, bo nagrywamy. W każdym razie, właśnie kierownica. Nie, czy joystick nie będzie działał? O, panie. No to ładnie teraz będzie. Bez joysticka sobie poradzę. Chyba będę musiał, nie? Oczywiście. Czekaj, gdzie mam widły w ogóle do belek? Za Mercedesem. A, widzisz, to dobra, to jadę tam. A na jaką przyczepę ty to zbierasz? Albo jak ty to zbierasz? A, może od ciebie wezmę. A no to na ten odcinek weźmiesz. A na kolejny ci mogę pomóc zbierać w takim razie. Albo prasować, co tam będziesz chciał. No. Czy jak wolno, nie? Właściwie to by tylko traktorzysta się przydał, bo sprzęt to by był mój całkowicie. No to spoko, to mogę ci pomóc. Nie? No. To widzę, jak Pojedziemy popędzasz. meśkiem. Bo Halina sprasowała tam ostatnią. Trzeba będzie to ogarnąć. U nas słoneczniki jeszcze stoją. A dobrze płacą za słonecznik. A przynajmniej A ile płacą? płacimy. My tam płacili około 2,5, a teraz jest 2,300. Ue, to tam jeszcze nie tak dobrze. Bo były jeszcze lepsze ceny. Wyrona się. Adix sprzedała po prawie 3000. Czekaj, gdzie ty masz? O, tam tutaj, dobra. Tu jeszcze po odcinku potem wyrona sprzedałem. A no, zgadza się, zgadza się. Tam po 15 tysięcy za... No, tam niecałe 15 tysięcy za... I właściwie, no, około 30 tysięcy za paletę właśnie. Teraz No to ładnie, ładnie. 15,50, więc cena wzrasta. No i widzisz, czyli papier jest zarobiony, można powiedzieć. No jeszcze teraz tutaj te zboże dojdzie całe, słoma do sprzedaży i idealnie. No tam ja mogę powiedzieć, że mam na koncie obecnie 137 tysięcy bodajże. Pawła ma 140, nagrywamy. Nie. O nie. A co, że teraz? No. Tak, że teraz. A, o, to przepraszam. To powiedz ładnie cześć. No, cześć, cześć. No, także legenda głosi, że Halina tutaj była. Tak, tak nazwijmy odcinek. Jeżeli, drogi widzu, oglądałeś do tej minuty, to oczywiście napisz, w którym odcinku pojawiła się Halina. Znaczy, w której minucie, przepraszam za pomyłkę. No a my się zajmujemy już tutaj akcją, trzeba będzie beleczki zebrać. Dzisiaj pracuję sam, także może być trudniej, aczkolwiek taka robota, można powiedzieć, lekka tam. Nie ma większego problemu. Halo, chcesz beleczki kupić? No jak się ciebie o to samo spytać? A. To spoko. To ja nie chcę. Mam swoje. No ja, to na skup pójdzie wszystko. No. Tak też planowałem, nie? Dobra. No już chciałem chwytać za patyk, nie? A tu kurde nie ma patyka. Łe. Trzeba będzie zbierać bez patyka, no ale poradzimy sobie.
Tutaj trochę jest, kurczę. Może trochę spadnie jak pasiury. Szkoda, że za tą słomę tak samo płacą w każdej postaci, bo jednak to powinno być tak jak 15 było, że za spasowaną płacą więcej. No ale trudno. No niestety no. Nawet ładnie się układa się to. Pierwszą można powiedzieć, pierwsze widły tak ładnie położyłem, dwie beleczki. Równił się. To dobrze. Wszystko pięknie ładnie, dobra, to wites. Kurde. O. O, drodzy moi widzowie, Halina nie chce z nami nagrywać. Trzeba napisać oczywiście w komentarzu bardzo zachęcający protest przeciwko temu. Także żeby Halina to mogła, wiecie, dojrzeć swymi oczyma i zobaczyć, że jednak ludzie chcą, żeby Halina występowała na naszej serii. Także oczywiście tam możecie jakieś hasło zarzucić w komentarzu, jakie tam możemy zarzucić w komentarzu hasło magister, tak. Takie. I wtedy się Halina zastanowi, czy będzie nagrywać. Chcemy Halinę. I jak tam fajnie, nie wiem, ile tam osób może to napisać, nie wiem. No przynajmniej ze trzy osoby jak napiszą, to Halina się zdecyduje, prawda? Tak. Halina. Zobaczymy. Nie, to 500 to za poprzeczkę stawiasz, Halina. Halina jest tu w końcu, nie? Konkret babka to konkret poprzeczka. Jak ja jestem dzik w układaniu belek, stary, normalnie. To dobrze. No teraz trzeba wyłączyć tą opcję na fajne automatyczne zaczepianie. Trzeba będzie tutaj to się bawić już manualnie, bo trzeba dwie beleczki ułożyć równiutko. Łe. To pięknie, panie. Widziałeś? A koguta to widać, że cię stać na nowe żarówki, żeby tak ciągle pojąć. A niech się świeci. Niech widzą ludzie, ty co tutaj sąsiedzi mają, nie? Chociaż właściwie mówi to człowiek, który w przyczepach ma koguty, więc... A to wiesz, to fabrycznie tak było, nie? No. A ja to musiałem dokupić. No ale wiesz, moje przyczepy wysokie, wielkie, to żeby wszyscy widzieli. To lepiej gadaj, jak tam u tego wójta. Czy załatwiłeś? To jest tak. Byłek tam, no, wójta sołtysa, u kogo to było. Sprawa jest prosta. Oni płacą za projekt, wykonanie, ekipę, nie? No. Materiały mogłem dowieść, bo razu tam zbędę, jak będą kopać, nie nadmiar, my moje przywieź tam piasek, nie, jakby było jeszcze coś tej ziemi brakowało, to my moje przywieź. No, ja poprawiam. No, własny sprzęt do tego, nie. Nie wiem, że my sobie sami poradzimy, trzeba będzie chyba jakiś zadzwonić po jakiś kumpli. No, wiem, o co się czasuje, no ale... To sprawa jest prosta, wykonanie, robotnicy, wykonanie, plan, oni, transport, mamy materiały, tak? Transport oraz sprzęt my. No to, poradzimy sobie. No,
po znajomości, po koparkę. No to tam koparka to jest chwileczka, nie? No. Dzwonię do rewersa i koparka przyjeżdża, to nie ma, no. Nie ma większego problemu. To ja nie wiem nadal, czy on uprawnienia zrobi. Na pewno nie. Ja to wszystko nielegalnie robi. No. To tak jak wtedy go pytałem o uprawnienia, on mi mówi, że kiedyś miał, nie? Tam jeszcze muszę... Ale nie pamięta, w których spodniach zostawił. To jeszcze muszę tam jeszcze na piaskownię zajechać i się popytać, jak tam z piaskiem, jak po jakiej cenie bymy jechali. A daleko to w ogóle ma być? Ten transport? Transport, znaczy powiem, że najbliższa piaskownia jest w kole 13 dopiero. Kole 13? A 13 jest kaj? Łe, daleko, panie. To kawałek będzie, no ale wiesz. Ale powiedzieli, że na piasku... To jest tak. Transport własny, a jak dorzuci jakąś... Nie wiem, 5 dych, nie, to nakładam, bo tam kwadrowe mają. No to git, jak tak. Byle tam, wiesz, transport własny. Znaczy, samemu można też pojechać, załadować, ale jak się odpali operatorowi, to załadują. Polskie standardy, here. No ale co tam, no kwadroma jednak stoi u nich. L34? Jeszcze, no jakoś ty, kurna, idzie od hamulce, faktycznie, kurde, nacisnąłem sprzęgło, nie wiem, myślę czemu, a to mnie staje. Hamulce, nie, a czemu, i myślę czemu aktywia jedzie dalej, z górki, nie, a ja hamulce nie nacisnął. Ty, co tu się dzieje, czemu ja nie mogę tego, halo? Łe. Wyłącz. Łe, no nie, coś się popsuło i nie było tych widełek słychać. Wszystkie chyba już, nie? Zebrałem. Magistrę. No nie wiem, chyba wszystkie, no właśnie koło ciebie przejeżdżą. Ty czekaj, a do wody coś nie wpadło? To? Nie widziałem nic. No jakieś zboże rośnie, ale chuj. Tam Paweł pojechał. Dobra, no to git. Wkładamy to tak jak było. O, je, człowiek. Takie beleczki załadowane tylko u mnie. Dobrze. Teraz się bierzemy za... słoneczniki trzeba będzie się powoli wziąć, no bo co tam, co będziemy robić, to jeszcze dopiero 13 minut, nie? No. Chyba, że na gospodarstwie bym coś tu poogarniał, kurczę. Jak chcesz. Belki mam już zebrane, teraz pojadę je sprzedać jeszcze. Popatrz na ile tam pieniędzy teraz zostanę i będzie dobry. No. Lecisz. Uwielbiam ten zestaw po prostu. I 42 400. Dobrze. A co zapiszę jeszcze. Kaj, ja mam telefon. O jest, dobra. Zawsze go kładę pod poduszkę i nie wiem, gdzie jest. 42, 400. Dobra. Przesiadam się w Mercedesa i lecimy. Nie ma czasu. To pasowałoby pole skosić, ale nie wiem, czy zdążę. Łe! Czekaj, bo zapomniałem zapiąć pasów, ty. Łe, panie, ale go rzuciło z tą przyczepą.
No tutaj podkręciłem trochę Mercedesa, jeżeli chodzi o skręt, tam na warsztat pojechał. Promień skrętu mu tam powiększyli. Wycięli kawał błotnika i się lepiej skręca. Łe! Łe! Nie lubię! Nie rób tak! O, to się dobrze. Ten dźwięk jest płaski po prostu, nie? Taki tej przygazówki. Teraz puszczę z obrotu i z powrotem. Ach, to jest piękne po prostu. Uprawiam, miałeś mi przypomnieć, żebym sobie ustawił kierunki na klawiaturze. Zapomniałeś mi? Nie. No właśnie. O, Pablo jest tutaj. Co ty tam robisz, stary? Szlaban plus rozpędzony traktor, jak myślisz? Stary, ja bym przeskoczył przez ten silos przed chwilą. To fajnie. Jak mówię, co tam obciążnik robi, nie? No. A po niego jeszcze nie przyjechali. No. No co zrobić, tak wyszło. Ty, a ty moją kieszonkę sprzedałeś? Nie. O kurwa, ty. Jeszcze kieszonka do sprzedaży, to ja bym się teraz tym zajął. Ja ładowarkę od ciebie wezmę, dobra? Dobra. Przepalimy. Łe, gdzie ja przyjechałem? Ty, jak to nie tutaj się sprzedaje ten... Gdzieś ty dojechał, kurde, do Hardiko? Nie, ja pojechałem do skupu zboża. A. O panie. Jest problem. Robię się, wyrobię się. Ja tu z przodu się sprzedaję panu, nie? No. Uła. Nie no. Ta przyczepa to jest toporna taka, że to szkoda gadać. Panie, ile tu było belek? Nie wiem. 492 za belkę, czekaj, muszę to policzyć. No 500 za belkę by było. Czekaj. 10. Chyba 14 bel. Na pewno nie było jednej na górnej warstwie. Jednej na górnej warstwie, czekaj. 5 na dół wchodzi. 10 na dół łącznie. Ale na długość. No na długość, no czyli łącznie 10, no były dwie. Było. 13? 10. 14. 14 czy 17 było. Dobrze. 17 razy 500, to ile to jest? 42, 417. Razy 500, 8,5 kafla za belki, tylko to mało, kurczę. Zawsze coś. No czekaj, trzeba teraz tę burtę zamknąć. No się dziwi, że jak to polna, jak ona musi jeździć z zamkniętą burtą, to jest dobre. No dobra. Na razie nie mam. O panie. Planu zakupu przyczepy do węgla, to co zrobić? Tak i tak, na razie by tak wystarczy. No jest fajna, tylko kurde, mam jakieś takie problemy z przejazdem w niektórych miejscach. No nieważne. Aha, no może jednak ważne. Na nierównościach sobie często nie radzi. No co poradzisz, tak wyszło. Dobra, ja się teraz wezmę za kiszonkę na szybko. Trzeba sprzedać przynajmniej chociaż z połowę tego.
No to ładowarką to mają szybko idzie. No nie, okramelnik zajebałem znowu i... Nie. Nie wiem, jak te chlapacze wypierdolił wszystkie, to by było lepiej. Tak zrobię chyba. Muszę zobaczyć, czy ona ma te modele oddzielnie, czy jak, to jest cały model. Będę wypierdolił te chlapacze od nich, z przodu i z tyłu. No strasznie przeszkadzają podczas jazdy. Na kramerze wiedziesz, że tam jeb cię zatrzymuje, nie? O nie. Ciągnij, ciągnij mały, ciągnij. Dobra. Aha, no to faj. Postawię tu przyczepkę. Myślę, że Mercedesa tutaj zostawię i po prostu pojadę ładowarką. Może nie wiem, jak tak powiem. Zostawię go tutaj i jadę ładowarką do biogazowni. Łe, panie. Jednak te czterokołowo skrętne to są strasznie wkurwiające. No trudno, jakoś sobie poradzę. Ale ta jest już lepsza niż od tamtej, bo jakoś tak ten skręt szybciej reaguje. Bo... No, jakoś szybciej reaguje, po prostu. No to co, jak Paweł zaraz pewnie wróci, to ja zrobię krótkie cięcie, posprzedaję trochę. No i widzimy się za, nie wiem, jakieś tam... sekundę. Dobrze, jesteśmy już z powrotem. To chyba najdłuższe cięcie, jakie w życiu zrobiłem w ogóle jest. No, pochwal się, ile trwało. Nie wiem, no około 24 godziny. No. Ale jesteśmy znowu. Jesteśmy znowu, ja mam już joysticka podłączonego. No, widzicie, jednak plusy są tego. I sprzedaję mi piszoneczkę dalej. Ile to ja tam już miałem na koncie? Czekaj. Nie wiem. 598,600 jest dokładnie teraz na koncie. Ja sobie spiszę. 598,600. Lecimy. No nawet cena jest w miarę, no, tam można powiedzieć około 2600 za łyżkę kiszonki, no to jest, myślę, taka dość przystępna cena. Sprzedamy na pewno całą, no bo co ja będę z nią robił? Trochę kasy przynajmniej wpadnie, a tak to tam jakoś konieczna mi nie będzie. I tak pewnie już niedługo będziemy kosić wszystkie łąki. Znowu. Będzie pewnie Adik to będziemy kosić. Bo Adik chciał swoje łąki w końcu chyba na siano zrobić, bo... No w lesie paszołów nie przyjmuje trawy. No, niestety. I niestety, ale Adi będzie musiał sobie poradzić inaczej, będzie musiał zrobić belki nowe. No, ale to tam. Stać go, tak? Stać go. To jest. No myślę, że sprzedamy całą tą kiszonkę, pójdziemy tam do Pawła jeszcze zobaczyć, co on tam robi. Ja tam już trochę przed albo właściwie... Wczoraj sprzedawałem jeszcze, dla mnie wczoraj jeszcze sprzedawałem kiszonkę. Ale... Już po prostu nie nagrywaliśmy... Nie dogrywaliśmy tego do końca. Ale jest ogólnie okej.
Pieniądze wszystkie są podliczone, to jest dobrze. Będzie łatwiej przynajmniej wyszacować, ile zarobiłem za cioneczkę. Łe, co to się stało? Dawaj. Ciąg. A, tutaj trochę przy ścianie jadę. Dzisiaj to nie wiem, czemu dopłynę nie nabrałem, no ale chuj. Ogólnie z tego co widziałem, już widziałem, to odcinki z Halinką się ładnie przyjęły. Halinka jest dumna z tego, także już niebawem możecie się spodziewać Halinki i znowu. A jest. Tylko wiedziała, że będzie lepić kluski na filmy. To jest. No, także 150 lajków pod tym filmem i Kalinka lepi kluski na live, na żywo. Także no. I to dosłownie oczywiście. No, także silos paszowy jest pusty. Ładny komunikat mi się tutaj wyświetlił. Wszystko zostało sprzedane. Jadę jeszcze Pawłowi odstawię ładowarkę i policzę, ile tam zarobiłem za to. Bo właściwie teraz policzę już. Mhm. 617, 331. O, nagle się zrobiło ciemno. Ale fajnie. 18700, panie magistrze. 18700. Dobrze. Tam już będzie, kurczę, około 300 tysięcy u mnie na koncie. Tak się pieniądze mnożą. Powiedz mi, co ja za to kupię? Nie wiem, to już twój problem. Łe, nie, ojojoj. Nawet nie mów, no. Już myślałem, że mi coś się stanie z komputerem, żeby wywali coś w jakiś błąd, ale chuj. Jest dobrze. Dobra, tak jak mówiłem, coś się stanęło i nie było mnie słychać. Wyjebało mi nagrywanie. Nieważne. Biorę tutaj mojego Mercedesa i jadę już z powrotem. Zajedziemy jeszcze do Pawła na pole, zobaczymy ile on tam skosił. I myślę, że będziemy kończyć już, no bo tam co tam... No. Mamy już około 30 minut nagrane, także... Jakiś tam odcinek się zlepi, no ale będzie zlepek dużo. No trudno, no. No zdarza się, tak? Zdarza się. Tak. To zrobisz, jak nic nie zrobisz. Łe, tu widzę, że ładnie kosiłeś już. No. A to fajny ten jest na tym polu, ja powiedziałem. Taki fajny pagórkowaty.
No także Pablo kosi tutaj. Także co? No chyba będziemy się już żegnać powoli. Ja dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Tak. Jeżeli się podobało, bało, to tam łapkę w górę proszę zostawić obowiązkowo. No i jeżeli oglądałeś, drogi widzu, do końca, to napisz w komentarzu, nie wiem, co można napisać. Drzewo. Napisz drzewo w komentarzu. No. No i co, Paweł, chcesz coś jeszcze powiedzieć ciekawego na koniec? Nie. No, ładne łapki, ładne wyświetlenia, równa się Halinka w kolejnym odcinku. Dziękujemy oczywiście jeszcze raz, no i do zobaczenia. Na razie. Cześć. No cześć.